Ja osobiście nie wierzę w to, by Adam Z. był całkowicie bez winy. W śledztwo zaangażował się nie kto inny jak pan detektyw, a może bardziej powinienem powiedzieć celebryta Krzysztof Rutkowski. Wyobraźcie sobie, co musieli czuć rodzice Ewy Tylman, kiedy zatrudniony przez nich detektyw wygadywał głupoty o tym, że ich córka była katowana, że została porwana, czy że stała się ofiarą jakiejś sekty satanistycznej. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo często można usłyszeć takie stwierdzenie, że zbrodnia doskonała nie istnieje, ponieważ prędzej czy później prawda zawsze wychodzi na jaw. Niestety, chyba każda osoba interesująca się tematyką kryminalną zdaje sobie sprawę, iż to jest tylko mit. No bo przecież mamy wiele nierozwikłanych zaginięć, gdzie potencjalnie ktoś mógł paść ofiarą przestępstwa. Chociażby jako przykład możemy posłużyć się sprawą Iwony Wieczorek. Czy tak samo jest wiele zabójstw, w przypadku których ciało ofiary zostało odnalezione, ale mimo tego sprawcy zbrodni nie udało się wykryć. I oczywiście teraz ktoś może stwierdzić, że morderstwa doskonałego nie ma, tylko są źle przeprowadzone śledztwa. Ale moim zdaniem to jest kolejny mit, ponieważ w niektórych przypadkach może nawet nie być przesłanek do tego, by takie śledztwo wszczynać. Żebyście lepiej zrozumieli, co mam na myśli, posłużę się przykładem ze swojej rodzimej Świdnicy. W nocy z 22 na 23 maja 2018 roku 28-latek zadzwonił na numer alarmowy 112 i powiedział, że nagle zmarł jego 54-letni ojciec. Dyżurny poinformował tego mężczyznę, aby w takiej sytuacji skontaktował się z lekarzem rodzinnym i to on przyjedzie wystawić kartę zgonu. Oczywiście tak też się stało, lekarz przyjechał, dokonał oględzin zwłok i wpisał w protokole, że przyczyna zgonu jest nieznana, jednakże nie stwierdziłby do zgonu 54-latka przyczyniły się osoby trzecie. Z racji, że rodzina Denata nie zdecydowała się na przeprowadzenie sekcji zwłok, to natychmiast rozpoczęto załatwianie pogrzebu i zgodnie z wolą najbliższych ciało mężczyzny miało zostać skremowane. Dzień później nastąpił jednak zwrot w sprawie, ponieważ na policję zadzwoniła siostra 28-latka, który zgłaszał na numer alarmowy śmierć ojca i ta siostra powiedziała dyżurnemu policji, że za chwilę mają skremować ciało taty, a ona posiada nagranie rozmowy, podczas której jej brat przyznał się do morderstwa. Finalnie policjanci w ostatnim momencie zawrócili pojazd przewożący ciało do kremacji i rzeczywiście przeprowadzona później sekcja zwłok potwierdziła, że doszło do zabójstwa. 28-latek miał kilka razy mocno uderzyć swojego ojca w głowę, a ponadto dusił go poduszką i tymi swoimi czynami doprowadził do zgonu. Motywem zbrodni była kłótnia o papierosy. Gdyby syn tego mężczyzny nie przyznał się samodzielnie swoim bliskim do morderstwa i gdyby to nie zostało nagrane, to mielibyśmy właśnie przykład zbrodni doskonałej, ponieważ najpewniej nikt by się o niej nigdy nie dowiedział. I idąc tropem logiki, jestem przekonany, że takich przypadków jest na pewno dużo, dużo więcej. Bo czasami nawet zarówno sekcja zwłok, jak i późniejsze śledztwo nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład mamy do czynienia z wypadkiem, czy może zabójstwem. I dzisiaj właśnie chciałbym z wami porozmawiać o sprawie Ewy Tylman, czyli o sprawie, którą jeszcze niedawno żyła niemalże cała Polska, a obecnie w przestrzeni publicznej staje się ona coraz bardziej zapomniana. Choć pomimo upływu lat nadal możemy jedynie zastanawiać się, czy ta młoda dziewczyna nie żyje, bo zdarzył się wypadek, czy nie żyje, bo doszło do zbrodni doskonałej. Zanim jednak przejdę do głównego tematu, mam dwa bardzo ważne ogłoszenia i będę wdzięczny, jeżeli ich moi drodzy widzowie wysłuchacie do końca. Po pierwsze, jeszcze w tym miesiącu pojawi się odcinek na temat Anastazji Rubińskiej, czyli dziewczyny zamordowanej na greckiej wyspie Kos i ten materiał będzie dostępny tylko i wyłącznie dla osób wspierających mnie w serwisie Patronite. Ponieważ rzecz jasna chcę, aby osoby pomagające w rozwoju mojego kanału finansowo miały z tego tytułu jakieś korzyści, więc po prostu
Co jakiś czas niektóre odcinki będą dostępne tylko dla nich. Także jeżeli ktoś ma ochotę wspomóc mój kanał, jednocześnie uzyskując dostęp zarówno do materiału dotyczącego Anastazji, jak i kolejnych odcinków premium, to na ekranie wyświetli się Wam właśnie link do mojego Patronite'a. Po drugie, miło mi ogłosić, że patronem dzisiejszego odcinka jest studio tatuażu o nazwie Dziary i Gitary, które prowadzi Łukasz Dzwon Cyndzer, czyli muzyk z legendarnego zespołu Acid Drinkers. Ten człowiek ma kilkunastoletnie doświadczenie w tatuowaniu. Zdobywał je w najlepszych salonach na terenie całej Polski, a spod jego ręki wychodzą niepowtarzalne, artystycznie wysublimowane projekty. Myślę, że wcale nie przesadzę, jeżeli nazwę te tatuaże prawdziwymi dziełami sztuki. Zresztą sami możecie właśnie zobaczyć przykładowe prace na swoich ekranach. Co kluczowe, studio spełnia najwyższe standardy higieny oraz jakości. Jest tam bardzo sterylnie, a pamiętajcie, że to przy robieniu tatuażu ma priorytetowe znaczenie. Salon mieści się w Świdnicy przy ulicy Zamkowej 1 i na hasło Kezu Vlog pierwszych 20 osób otrzyma aż 20% zniżki na dowolną dziarę. Ponadto z racji, że ja mieszkam niedaleko tego lokalu, to jak będziecie się tam tatuować, możecie śmiało do mnie napisać na Instagram i jeżeli będę miał akurat trochę wolnego czasu, to bez problemu mogę wpaść na jakąś herbatkę, chwilę Wam potowarzyszyć i porozmawiać. Naprawdę, jeżeli ktoś ma w planach zrobić sobie tatuaż, to serdecznie polecam wybranie właśnie tego studia, ponieważ jest to świetne, profesjonalne miejsce z przyjazną atmosferą i nie mówię tego tylko dlatego, że nawiązaliśmy współpracę, a rzeczywiście tak uważam. W opisie oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie ich Instagrama, Facebooka oraz e-mail kontaktowy. Ewa Tillman przyszła na świat 30 września 1989 roku i miała dwóch starszych od siebie braci. Pochodziła z Konina, czyli z miejscowości położonej w województwie wielkopolskim. Jest to miasto liczące 67 tysięcy mieszkańców. Ojciec Ewy, czyli pan Andrzej Tillman, jest zawodowym trębaczem grającym w istniejącej od prawie 70 lat orkiestrze dętej kopalni węgla brunatnego Konin. Matka dziewczyny, czyli pani Renata Tillman, to niestety schorowana kobieta, która od wielu lat przez swój stan zdrowia nie jest zdolna do pracy. Ewa studiowała filologię angielską w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie i właśnie tam poznała swojego przyszłego chłopaka, czyli Adama O., który w późniejszym czasie został funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kiedy ten mężczyzna został przyjęty do ABW, to razem ze swoją partnerką postanowił przeprowadzić się z Konina do Poznania. Ewa po tej przeprowadzce znalazła pracę w drogerii Rossmann i bardzo szybko awansowała na stanowisko kierowniczki. Kobieta pracując w tym sklepie zaczęła nawiązywać koleżeńską relację z 2 lata młodszym od siebie Adamem Z., który także pracował we wspomnianej drogerii. Tutaj istotne, że ten chłopak okazał się gejem będącym od kilku lat w związku z innym mężczyzną, więc raczej w teorii jest mało prawdopodobne, aby łączyło go z Ewą coś więcej niż przyjaźń. Aczkolwiek trzeba podkreślić, że w szkole średniej miał on dziewczynę, z którą utrzymywał stosunki seksualne. W nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku Ewa Tillman bawiła się na spotkaniu integracyjnym pracowników Rossmanna, na którym oprócz niej był właśnie również Adam Z. Grupa najpierw przebywała w poznańskiej kręgielni o nazwie MK Bowling, a później po zakończonej grze wszyscy poszli do pijalni wódki i piwa. Tam towarzystwo coraz bardziej się wykruszało, aż finalnie Ewa została tylko z Adamem, z którym postanowiła pójść bawić się dalej do klubu Mikstura. Lokal ten mieścił się przy ulicy Wrocławskiej w Poznaniu. O godzinie 2:16 w nocy kamera monitoringu uchwyciła 26-latkę wychodzącą z tej dyskoteki w towarzystwie swojego przyjaciela i na podstawie zarówno tego zapisu wideo, jak i wszystkich kolejnych można wywnioskować, iż dziewczyna była dość mocno wypita, ponieważ widzimy jak się chwiała, szła nierówno, a nawet doszło do sytuacji, w której upadła na ziemię pociągając za sobą Adama.
Ewidentnie dziewczyna stawiała opór i albo niezbyt chętnie chciała iść w tym samym kierunku co Adam, albo miała chęć, by bawić się dalej i próbowała swojego przyjaciela przekonać, by wrócił z nią do klubu, no albo może nie miała sił na pieszą podróż. Warto jednak podkreślić, że Ewie dopisywał raczej dobry humor, ponieważ na niektórych nagraniach widzimy uśmiech na jej twarzy. Aczkolwiek warto się zastanowić, gdzie tak właściwie para przyjaciół zmierzała. Według bliskich znajomych Ewy dziewczyna była osobą bardzo wygodną i najczęściej poruszała się ona taksówkami. Tak miało być i tym razem. 26-latka powiedziała swojemu chłopakowi, z którym wspólnie mieszkała, że po zakończonym spotkaniu integracyjnym wróci taksówką. Jednak tak się nie stało. Dlaczego? Tego nie wiemy. W mediach pojawiły się informacje, jakoby Adam prowadził Ewę na przystanek autobusowy, ale przecież ta wersja nie ma najmniejszego sensu, ponieważ kamery uchwyciły ich aż na ulicy Wierzbowej czy Mostowej, a Ewa mieszkała na osiedlu Armii Krajowej i zgodnie z moimi ustaleniami najbliższy przystanek, z którego mogła w godzinach nocnych pojechać w tamtym kierunku, znajdował się na placu Bernardyńskim, a oni minęli ten punkt i poszli dalej. Zresztą sami zerknijcie teraz na fragment z zapisu monitoringu miejskiego, który wyświetlił się na waszych ekranach i zastanówcie się, czy tak wyglądają ludzie, którzy szukają właściwego przystanku, z którego mogą pojechać do domu. Widzimy jasno, kawałek dalej jest przystanek, a ani Adam, ani Ewa nie zwracają na niego uwagi i nie idą nawet sprawdzić, czy przez przypadek zaraz nie będzie z niego odjeżdżał jakiś autobus. Hipotezę, jakoby Adam chciał zabrać przyjaciółkę do swojego mieszkania, także możemy wykluczyć, ponieważ on mieszkał na Wildzie, czyli osiedlu położonym w przeciwnym kierunku. Mamy więc sytuację, w której pomimo kilkuletniego śledztwa nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na tak podstawowe pytanie jak te, gdzie tak właściwie po wyjściu z klubu zmierzała Ewa Tylman w towarzystwie Adama Z. Jest to bardzo istotne, tym bardziej, że na niektórych nagraniach jasno widać, jak Ewa była przez swojego przyjaciela prowadzona w jakimś konkretnym kierunku. Przykładowo, zobaczcie ten fragment z kamery, który właśnie ukazał się waszym oczom. No chyba nikt nie szedłby aż tak pewnym i szybkim krokiem prosto przed siebie, nie mając obranego jakiegoś konkretnego celu. Na korzyść Adama w teorii przemawia fakt, że w okolicach godziny 3 zadzwonił on do chłopaka Ewy i kiedy z drugiej strony ktoś odebrał telefon, powiedział podniesionym głosem coś w stylu: przyjedź po swoją dziewczynę na ulicę Wierzbową. Mogło to więc świadczyć, że 24-latek żadnych złych zamiarów nie miał i chciał jedynie pomóc zaprzyjaźnionej kobiecie wrócić bezpiecznie do domu. Rzecz jednak w tym, że Adam wybrał zły numer i wcale nie dodzwonił się do chłopaka Ewy. Miał tego świadomość, ponieważ osoba po drugiej stronie poinformowała go o pomyłce. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego on nie próbował zadzwonić ponownie, tylko tym razem już na numer prawidłowy? To kolejny znak zapytania bez jednoznacznej odpowiedzi. Aczkolwiek najbardziej istotne dla całej sprawy są wydarzenia z godziny 3:21. Kamera znajdująca się na hotelu Ibis przy ulicy Kazimierza Wielkiego zarejestrowała, jak Ewa Tylman szła z przodu, a kawałek za nią podążał Adam. Wyglądało to, jakby ona przed nim z jakiegoś powodu uciekała, a on ją gonił i tak prawdopodobnie było, ponieważ w toku śledztwa postawiono hipotezę, iż doszło do sprzeczki pomiędzy tym 24-letnim mężczyzną, a jego 26-letnią przyjaciółką i dlatego obok hotelu szli już osobno. To właśnie w tych okolicach kamera uchwyciła Ewę po raz ostatni. Można powiedzieć, że tam ślad po niej się dosłownie urwał. Kilka minut później Adam Z. wracał bardzo szybkim tempem, tą samą trasą, którą chwilę wcześniej podążał ze swoją przyjaciółką. Jednak teraz już szedł zupełnie samotnie. Mężczyzna udał się na przystanek i w przeciwieństwie do Ewy wrócił bezpiecznie do domu. Ona niestety do swojego mieszkania nie dotarła już nigdy. 23 listopada w godzinach porannych partner 26-latki zauważył, że jego dziewczyna nie wróciła na noc do domu. Uznał jednak, że zapewne zatrzymała się na noc u jakiejś koleżanki. Kiedy jednak dziewczyna nie przyszła do pracy, wśród jej bliskich pojawił się niepokój, ponieważ tego typu zachowanie absolutnie nie było do Ewy podobne. Z racji, że jej telefon pozostawał wyłączony, a kobieta nie dawała żadnych znaków życia, jeszcze tego samego dnia na komisariat policji zgłoszono zaginięcie 26-letniej Ewy Tylman.
Po kilku dniach nieustannych poszukiwań tej młodej kobiety, policja rzecz jasna doprowadziła na przesłuchanie Adama Z., ponieważ to on widział dziewczynę po raz ostatni, więc jego zeznania były niezwykle kluczowe dla śledztwa. Mężczyzna był wtedy przepytywany bez obecności adwokata i podczas tego przesłuchania opowiedział on policjantom, że Ewa tamtej nocy nie chciała z nim wracać i w pewnym momencie zaczęła uciekać. Doskonale więc pokrywało się to z tym, co mogliśmy ujrzeć w późniejszym czasie na zapisach z monitoringu. Oprócz tego wyznał on, że kiedy Ewa przed nim uciekała, to podbiegła do metalowej balustrady przy warcie i w tamtym momencie Adam do niej podbiegł, a następnie zepchnął ją ze skarpy. Jednak nie był w stanie powiedzieć, czy dokonał tego czynu celowo, ponieważ był na nią zły i pod wpływem alkoholu bezmyślnie popchnął dziewczynę, nie licząc się z tym, że może ją w taki sposób zabić, czy może chciał ją jedynie chwycić i wtedy zdarzył się wypadek. Tego 24-latek nie potrafił doprecyzować, ponieważ zasłaniał się częściową niepamięcią spowodowaną spożyciem dużej ilości alkoholu. Ponadto, oprócz tego, co przed chwilą powiedziałem, Adam stwierdził jeszcze, że kiedy Ewa spadła z tej skarpy, to leżała nie dając żadnych oznak życia. Chłopak, widząc co się stało, jak sam twierdził w rozmowie z policjantami, spanikował i zepchnął ją do rzeki, a następnie stamtąd uciekł. Wszystko to zostało przez niego niezwykle szczegółowo opowiedziane. Podkreślał, że nie pamięta, czy zepchnął Ewę celowo, czy zrobił to przez przypadek. Wspominał, że kiedy wrzucał ją do wody, to jej ciało sprawiało wrażenie niezwykle ciężkiego. A kiedy zapytano go, dlaczego nie wezwał pomocy, chociażby z pobliskiego hotelu, to twierdził, że działał w panice. Według policjantów, gdy opowiedział tę historię, sprawiał wrażenie, jakby poczuł nagle ulgę. Ponadto pociekły mu łzy. Z tego przesłuchania została sporządzona notatka urzędowa i wszystko wskazywało na to, że sprawa zostanie bardzo szybko zamknięta, ponieważ wydawała się łatwa. Młoda dziewczyna poszła ze swoim przyjacielem na imprezę, oboje przesadzili z alkoholem, następnie pokłócili się dosłownie przy samej rzece i w takich okolicznościach już o tragedię nie trudno. Adam Z. nie miał motywu, by świadomie zabijać Ewę, on ją wręcz traktował jak siostrę, więc najbardziej prawdopodobne było to, że nieumyślnie doprowadził do jej śmierci, właśnie popychając ją przy jakiejś skarpie, czy próbując ją złapać, gdy uciekała. Niestety, z tej pozornie łatwej sprawy zrobiła się skomplikowana układanka z całą masą brakujących elementów, ponieważ dzień po złożeniu tych zeznań Adam się z nich wycofał, twierdząc, iż został do nich zmuszony przez policję. Pojawiło się więc pytanie, czy rzeczywiście tak było. Moim zdaniem szansa na to jest niewielka, ponieważ gdyby rzeczywiście funkcjonariusze w jakiś sposób zmusiliby Adama do przyznania się do winy, to czy jest możliwe, aby pod wpływem presji i strachu przedstawił on i jednocześnie zmyślił aż tak dużo detali? Raczej wtedy by po prostu powiedział coś typu: tak, zepchnąłem niechcący Ewę ze skarpy i na tym by się jego zeznania najpewniej skończyły. Według mnie dużo bardziej prawdopodobna jest więc teoria, że pojawił się adwokat, który uświadomił Adama, iż raczej na niego nic konkretnego służby nie mają i właśnie z tego powodu on się wycofał ze wszystkich swoich wcześniejszych słów. Choć oczywiście to są tylko moje przypuszczenia. Po odwołaniu tych wspomnianych zeznań Adam Z. zaczął najpierw mówić, że Ewa Tylman potknęła się uciekając przed nim i wpadła do wody, jednak później ta narracja także została przez niego zmieniona i głównie już podtrzymywał, że on był pod wpływem alkoholu i niewiele pamięta z tamtej nocy, ale jest przekonany, że Ewy Tylman nie zabił. Jednakże tutaj znowu dochodzimy do momentu, gdzie jego wersję możemy na podstawie poszlak podważyć, ponieważ dzień po zaginięciu dziewczyny mężczyzna powiedział swojej koleżance, że boi się o to, iż mógł coś zrobić Ewie pod wpływem alkoholu i że jeżeli coś się stało, to on sobie tego nigdy nie wybaczy. Wspominał również o strachu przed więzieniem. No więc skoro dzień po zdarzeniu Adam Z. bał się, że mógł coś zrobić Ewie, to jakim cudem później miałby mieć pewność, że jednak nic złego nie zrobił? A poza tym warto w ogóle się zastanowić, czy on rzeczywiście był na tyle pijany, by nic nie pamiętać. Wątpliwości wzbudza fakt, że po pierwsze, kiedy wracał samotnie do domu, szedł prosto, nie chwiał się i nie sprawiał wrażenia człowieka mocno wypitego. Po drugie, wspominałem wcześniej, jak on przez pomyłkę zadzwonił do jakiejś przypadkowej osoby, chcąc skontaktować się z chłopakiem Ewy. No i ta
osoba zeznała przed sądem, iż Adam podczas tej krótkiej rozmowy telefonicznej mówił wyraźnie, mówił logicznie, nie bełkotał, no więc w skrócie brzmiał jak ktoś w miarę trzeźwy. Po trzecie, kiedy mężczyzna wracał do swojego domu już po tym, jak ślad po Ewie się urwał, to rozmawiał ciągle przez telefon. Dzwonił do swojego partnera i do swojej siostry rzekomo dlatego, że nie wiedział, jaką drogą ma wracać do domu. No i właśnie dyskutując telefonicznie ze swoimi bliskimi, Adam wszedł na teren stacji benzynowej i pracownicy tej stacji zeznali później, że nie wyglądał on na osobę pod wpływem dużego stężenia alkoholu, ale za to sprawiał wrażenie człowieka zestresowanego. Jeszcze z takich ciekawostek, kiedy Adam Z. był zatrzymywany przez policję w sprawie zaginięcia Ewy Tylman, to wykryto w jego organizmie amfetaminę. 25 lipca 2016 roku przypadkowy przechodzień zauważył dryfujące ciało w warcie. Okazało się, że były to zwłoki zaginionej Ewy Tylman. Natrafiono na nie 12 km od miejsca, w którym kamera zarejestrowała ją po raz ostatni. Niestety, sekcja zwłok nie wykazała, jaka była przyczyna śmierci. Nie wiemy nawet, czy dziewczyna w wodzie znalazła się żywa, czy martwa. Obie wersje musimy więc traktować jako równie prawdopodobne. Adam Z. został oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Według prokuratury pokłócił się z koleżanką, zepchnął ją ze skarpy, następnie wepchnął do lodowatej wody i jak gdyby nigdy nic, poszedł do domu. Z wersją prokuratury nie zgodził się jednak sąd, który już dwukrotnie mężczyznę uniewinnił, twierdząc, że nie ma dowodów na to, by stwierdzić, że przyczynił się on do zgonu swojej koleżanki. Oczywiście ta decyzja oburza sporą część opinii publicznej, ponieważ pewne poszlaki przemawiają na niekorzyść oskarżonego, jednak trzeba podkreślić, że są one zbyt słabe, by wymierzyć wyrok skazujący. Jeżeli więc rzeczywiście 24-latek wepchnął swoją przyjaciółkę do lodowatej rzeki, to można powiedzieć, że dokonał zbrodni doskonałej, ponieważ nie uchwyciła tego żadna kamera, nie widział tego żaden świadek, a ponadto ciało zostało odnalezione tak późno, iż niemożliwym okazało się nawet stwierdzenie przyczyny zgonu. Przy takich okolicznościach naprawdę ciężko jest o zebranie twardego materiału dowodowego lub chociaż mocnych poszlak. A pomimo emocji towarzyszących tej sprawie, pamiętajmy, nie można skazywać na więzienie kogoś bez jednoznacznej pewności, że dokonał on czynu, o który został oskarżony. Ponieważ wtedy nie jeden człowiek trafiłby niewinnie za więzienne kraty. Choć żeby to jasno wybrzmiało, ja osobiście nie wierzę w to, by Adam Z. był całkowicie bez winy. Myślę, iż wersja przedstawiona przez niego policjantom na pierwszym przesłuchaniu mogła być prawdą. Sąd, uniewinniając mężczyznę, uzasadnił wyrok następującymi słowami. Z pierwszych wyjaśnień Adama Z. wynika wprost, że Ewa przed nim uciekała, potknęła się i wpadła do wody. Adam Z. widząc to, odwrócił się i uciekł jak tchórz. Brak jest podstaw do stwierdzenia, że Adam Z. dopuścił się zabójstwa. Mnie osobiście w tym uzasadnieniu dziwi fakt, że przyjęto wersję, iż Adam Z. widział, jak Ewa wpadła do wody, ponieważ taki wniosek został wyciągnięty na podstawie jego pierwszych oficjalnych wyjaśnień przed sądem, więc kompletnie nie rozumiem, czemu nie pociągnięto go do odpowiedzialności, chociaż za nieudzielenie pomocy. Ponadto zastanawiająca jest kwestia okoliczności odnalezienia dowodu osobistego Ewy i chciałbym jeszcze na ten wątek zwrócić szczególną uwagę. Ślad po 26-latce urwał się obok mostu Świętego Rocha, a przypadkowa kobieta znalazła jej dowód w okolicach przystanku tramwajowego przy moście Królowej Jadwigi. Ewa w noc zaginięcia tamtędy nie przechodziła, więc ktoś go musiał tam wyrzucić. Miejsce, w którym natrafiono na dokument, znajduje się tuż obok stacji benzynowej, gdzie kamera uchwyciła Adama Z., rozmawiającego przez telefon w noc zaginięcia Ewy Tylman. Jeżeli więc to on porzucił ten dowód, to prawdopodobnie musiał wiedzieć, że nie będzie już okazji do tego, by go zwrócić właścicielce. Jak to najczęściej bywa przy takich medialnych sprawach, w śledztwo zaangażował się nie kto inny jak pan detektyw, a może bardziej powinienem powiedzieć, celebryta Krzysztof Rutkowski. Według brata Ewy za pomoc w poszukiwaniach zaginionej zainkasował on 15 tysięcy złotych i w ramach tej współpracy postawił hipotezę, że dziewczyna została porwana,
że była katowana przez nieznanych mężczyzn, a nawet i pan Krzysztof twierdził, że jej zniknięcie było związane z satanizmem. Ale to i tak tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ w aktach sprawy pojawiła się notatka ze słowami Rutkowskiego, który sugerował śledczym, iż brat Ewy mógł ją ubezpieczyć od porwania i dziewczyna pewnie się odnajdzie po kilku miesiącach, gdy on już dostanie pieniądze z ubezpieczalni. Oczywiście żadnego ubezpieczenia od porwania nie było. Bracia Ewy mieli także podejrzenia, że pracownicy Krzysztofa Rutkowskiego preparowali dowody i nakłaniali świadków do składania fałszywych zeznań. Zresztą w tej sprawie pojawiła się kobieta, która twierdziła, że widziała, jak jakiś mężczyzna wyrzucał kogoś do rzeki w okolicach Mostu Świętego Rocha, lecz finalnie ta pani przyznała się do kłamstwa, twierdząc, że pracownik Rutkowskiego zapłacił jej 10 tysięcy złotych łapówki za złożenie tego typu zeznań. Kobietę skazano na kilka miesięcy więzienia, a tego pracownika uniewinniono, ponieważ nie zebrano dowodów na jego winę. Wyobraźcie sobie, co musieli czuć rodzice Ewy Tylman, kiedy zatrudniony przez nich detektyw wygadywał głupoty o tym, że ich córka była katowana, że została porwana, czy że stała się ofiarą jakiejś sekty satanistycznej. No i co ta rodzina musiała czuć, kiedy Rutkowski zasugerował, że to brat Ewy stoi za jej zniknięciem? Po prostu obrzydliwe. Na sam koniec, moi drodzy widzowie, jeszcze w ramach takiej ciekawostki przeczytam wam fragment książki Urwane ślady dziennikarza śledczego Janusza Szostaka, ponieważ tam pojawił się rozdział poświęcony sprawie właśnie Ewy Tylman. No i pan dziennikarz Szostak stwierdził, iż pojawił się świadek twierdzący, że widział, jak Ewa Tylman została porwana dla okupu. Do wersji z uprowadzeniem Tylman stara się mnie przekonać Jakub J. z Poznania, który twierdzi, że widział porwanie Ewy, ale bał się zgłosić ten fakt policji. Widziałem ich jako ostatni, napisał w wysłanej do mnie wiadomości. Jednak nie chcę mówić o szczegółach. Jest pan w stanie przyjechać jutro albo w poniedziałek po południu do Poznania? Proponuje mi spotkanie w czasie świąt Wielkiej Nocy. W kolejnych wiadomościach mężczyzna ujawnia więcej informacji. To wszystko było ustawione. Z tego, co Adam mówił, to ludzie nigdy nie będą znać prawdy, bo on jej nie ujawni. Woli pójść siedzieć niż zginąć. Ewa została przysypana na żwirowni, bo nikt nie chciał płacić okupu, więc ją zabili. Adam miał ją tylko dostarczyć. Ona nawet rzeki nie widziała. Została przysypana. Później piasek się osunął i dopiero wpadła do warty, już dawno martwa. Boję się tych ludzi, a nie wiem, kim oni są. Pokieruję pana, ale ja nie chcę mieć kłopotów i chcę pożyć jeszcze trochę. Snuję swoją wizję Jakub J. Przyznam, że od momentu odnalezienia ciała Ewy Tylman brałem pod uwagę podobny przebieg zdarzeń. Przypomnę, że zwłoki odnaleziono 12 km od Mostu Świętego Rocha, gdzie urwał się ślad po Ewie Tylman. Wiele wskazuje na to, że ciało rzeczywiście mogło być przysypane piaskiem, dlatego tak długo nie można było go odnaleźć i nie wypływało na powierzchnię. W pobliżu miejsca znalezienia zwłok Ewy jest żwirownia, o której wspomina Jakub J. Fakt, że zwłoki znajdowały się w piachu, tłumaczy, dlaczego były w dość dobrym stanie. Mimo to nie ustalono przyczyny śmierci młodej kobiety, co też wiele daje do myślenia. Jak zawsze, moi drodzy widzowie, zachęcam was do napisania w komentarzach, co wy uważacie na temat tej sprawy. Chętnie poczytam wasze hipotezy. Pamiętajcie także, by zostawić pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu, a także i subskrypcję oraz dzwoneczek, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie robicie. No i wpadajcie także do studia tatuażu Dziary i Gitary w Świdnicy. Na hasło Kezu Vlog macie 20% zniżki. Dziękuję także wszystkim osobom wspierającym mnie na Zrzutce lub Patronajcie. Do usłyszenia niebawem.